Kręta trasa, prawdziwy samochód, a za kierownicą rajdowiec z przedszkola. To nie żart. 7-letnia Martyna ściga się z dorosłymi bez taryfy ulgowej i na pełnym gazie. O dziewczynce, która mimo młodego wieku dokładnie wie, co robi. Ewelina Niemirka. Szybki w prawo. Choć trudno w to uwierzyć, ale komend za kierownicą słucha 7-latka. Gaz, gaz, gaz. Obok fotelu pilota siedzi tata. Córka od małego się interesowała wszystkim, praktycznie sama kółka, szybką jazdę. W wieku 5 lat zaczęła jeździć na motorze crossowym spalinowym. Rok później przesiadła się do prawdziwego samochodu. Nadarzyła się okazja kupna tego samochodu. Zaprzyjaźniony serwis samochodowy przerobił mi go po prostu na typową rajdówkę. Wziąłem Martynę na tor. Dziewczynka połknęła rajdowego bakcyla. Spodobało mi się od razu. Choć mama na początku nie była zachwycona. Były na początku obawy. Przyjechałam tutaj pierwszy raz zobaczyć, jak Martynka jeździ. Widzę, daję sobie radę. Chcesz być kierowcą rajdowym? Tak. Żeby spełnić to marzenie, musi dużo trenować. Na pewno są to godziny treningu. No musimy jeździć. Efekty pracy już są. Było ślisko, niektórzy się nie potrafili dohamować, natomiast Martynka przyjechała bezbłędnie. Rajdy, w których startuje 7-latka, to tak zwane kajotesy, czyli konkursowa jazda samochodem. Wyścigi organizowane są na prywatnym, zamkniętym terenie. Dlatego dziewczynka może brać w nich udział. Mamy za sobą cały sztab ludzi, którzy zabezpieczają odcinek. Wszystko idzie w bezpieczną stronę. Wnętrze samochodu jest dostosowane do wzrostu Martynki. No jest samochód wyposażony w klatkę bezpieczeństwa, fotele kubełkowe, pasy bezpieczeństwa specjalne, jeździ w kasku. Także dbamy o bezpieczeństwo. Licznik momentami pokazuje 80 km na godzinę. Nie boisz się szybkiej jazdy? Nie. Choć za kierownicą spędza wiele godzin, lubi bawić się też z rówieśnikami. Ma mnóstwo pomysłów. Czasami bawi się w kąciku lalek z dziewczynkami, czasami z chłopakami. Martynka ściga się z dorosłymi i wielokrotnie zostawiała ich w tyle. Wkrótce będzie mogła zmierzyć się także z rówieśnikami, bo organizatorzy utworzyli klasę junior. Ewelina Niemirka, Polsat News. Zmęczona.